Anonimem Piotr zaprasza na film z serii Damian i Marcin. Odcinek techniczny 7. Ucieczka przed końcem świata. Zostaw to! Ale do zmiany biegu trzeba odpalić sprzęgło. To jest od gazu. Urwiesz i będzie koniec świata. Przeżyliśmy zniszczenie Gothicbota, to przeżyjemy wyprawę do wuja Ambrożego. Mówiłem, żebyś nie tankował na ruskim. A skąd mam tankować, jak nasza waha kosztuje 8 zł? Nie wiem. Na czeskim. Najeżdżaj. No nie mówiłem, że się skończył. Fura brana na kredyt, nówka sztuka, przebieg jak od mechanika, a silnik od Poloneza. Szkoda tobie cokolwiek powierzać. Masz szczęście. Chyba do pecha. A teraz pakuj brykę do garażu. Ta jest! Wrzuć jedynkę i czekaj, aż zapali się brązowa dioda. Tylko po co mamy go parkować? Mieliśmy stąd spierdzielać. Dowiesz się w następnym odcinku. Ta za kolejne pół roku. Nie bój nic. Wiem, co się stanie, bo oglądałem nową szkołę JoJo. Na komórce! Brązowej. Kurde, Marcin, robimy ten odcinek od ponad roku. Już nawet nie chce mi się gadać Flowtronem. A co nie tak z Flowtronem? Za dużo klikania i ładowania. Dajmy sobie spokój z tą serią. Z tymi zasięgami to tylko rozpędzić się i bachnąć w stodołę. Lepiej daj sobie spokój z tą depresyjną gadką. 5 strajków i ostrzeżenie nie dały rady nas wykończyć. Nie celuj we mnie, ja nie garaż. A teraz, Damianie, powiedz mi, na jakiej ulicy się znajdujemy? Na Wojska Czeskiego 48 w Kazimierzu Górnym. Dokładnie. A gdzie musimy się udać? Jedziemy do wuja Ambrożego. To ostatnia bezpieczna przystań w tym popierniczonym świecie. Błąd. Naszym kierunkiem jest Dolina Wielkoczeska. Ty się z premierem na łby pozamieniałeś. Musimy jechać do wuja Ambrożego, koniec i ukreskowane. Zmiana planów. Z tymi ostatnimi anomaliami czasoprzestrzennymi takie podróże są niebezpieczne. Według moich obliczeń, jeśli zaparkujemy auto dokładnie pod tym dachem, znajdziemy się na Wielkoczeszu. Wtedy będziemy musieli gdzieś się zadzwonić. Skąd to wszystko wiesz? Wnioskuję po odcinkach szkoły JoJo. Dobra, ale jak chcesz parkować, to przynajmniej nie rozwal fury. Wykorzystamy czas na naszą korzyść. To nasza jedyna okazja. Ale dlaczego tak ci na tym zależy? Jeśli nam się nie uda, w najlepszym przypadku będziemy wymazani z wszechświata. Tak. A co się stanie w najgorszym przypadku? Zginiemy. Wiele miliardów razy. Na wszystkie możliwe sposoby. Dlatego musimy zrobić efekt motyla i zaparkować furę w blaszaku. Tylko że tej fury jest coraz mniej. To tylko szczegóły. A takie ładne światełka miał. Czeskie. Średnio to widzę. Daj w prawo albo w lewo, nie wiem. Skręcę do góry. Gdyby wuj Ambroży umarł, to by się w grobie przewracał. Trochę lipa. Jesteśmy w brązowej dupie. Chyba że... Narysujemy trasę. Ty to zawsze miałeś poryte pomysły. Na przykład jak zrobiłeś karuzelę z betoniarki na praktykach. Weź, do tej pory mi się we łbie kręci. To od tej ruskiej farby. Jakby zrobić jej destylację, to można nią zatankować furę. O, słyszysz? Leci ta stara, fajna muzyczka. Aż mi się przypomniała jesień 2020. Bida, mróz i korona. Nie tęsknię za tymi czasami. Ale jakie były perspektywy na przyszłość? Sława, bogactwo, piwo ze średniej półki. Normalnie żyć, nie umierać. No, piwo jeszcze było dobre, ale teraz jest tylko gorzej. Jakoś to będzie. No zobacz. Wszystko ładnie nakreślone, zaznaczone, narysowane. Teraz tylko zaparkować furę i czekać na koniec świata. Tak, właściwie to bardziej nadpisanie rzeczywistości, ale to szczegół? Nie mamy dużo czasu. Znajdźmy dobry kąt. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosłów obnażony. Co? A tak mi się zaśpiewało. Żeby ci to nie weszło w krew. Ja już jestem głupi. Nie da się ni chuja, ni pajdziot. Wiesz co? Nie chciał Mahomet do góry. Przyjdzie góra do Mahometa. Odpalę przez program dwusprężynowy. Ten sam, co z odcinka z pralką. Ten sam. Chwila prawdy. Albo zginiemy, albo nam się uda.
Prawie zginęliśmy, więc jest dobrze. Bo żyjemy. I punkt dla brązowego fortepianu. Ciekawe, co nas czeka po tym przestawieniu wszechświata. Chodź no tu, sam nie będę tego pompował. Cegły z CK-u. Przynajmniej coś wyniosłem. Daj tak, żeby się nie zawaliło. Do góry nie poleci. A to dawaj na blaszaka. Naprawdę nie mamy już czasu. Nie widzi mi się zdychanie miliard razy. Wyrobi mi się, wszystko już zaplanowałem. Ostrożnie z lakierem. Widzisz, jak się robi po swojemu, zawsze idzie lżej. Na stażu taki garaż musielibyśmy nosić ręcznie. A potem z kolanami na rehabilitację. Dokładnie. Tylko ktoś z mentalnością niewolnika godzi się na pracę powyżej 8 godzin dziennie. Ta, znałem ja paru budowlańców. Człowiek ma chodzić do pracy, żeby mieć kasę na przyjemności. Bo jak robi za karę, to jest żadna robota. Taki to się tylko wykończy. I weź tu rób trochę wolniej. No nie. Trzeba zrobić 2 budynki w 3 miesiące, bo inwestor będzie płakał. A teraz aut. No idę. Poszukam druta wiązałkowego. Pomarańczowa wiertarka. Ukreskowane Remax. O, tego to starczy na 14 bram. Nie chcesz kluczyka do kręcenia? Nie, miałem, ale kazałem budowlańcom, żeby sobie nim pogrzebali. I prawidłowo. Dopóki się nie zepsuje, podziała. A teraz wjazd. Dawaj trzeci bieg. No włączyłem drugi. Obierz kąt. Kąt kwadratowy. Naprawdę mamy mało czasu. No nie wejdzie. Dobra, kij z tym w pierdziel, co leży, i zakryjmy furę. Nie, no ja nie mogę dzisiaj. No nie mogę. Jak Zara nie wypije, to wykituję. Jeśli dobrze pójdzie, to za kilka minut będziemy sobie z tego żartowali. Obyś miał, bracie, rację. Zbierajmy szybko. Jeszcze mamy szansę. To nie na moje nerwy, człowieku. Raz, dwa, raz, dwa? Zamykaj to w diabły. Amen. Teraz możemy się schować i czekać na najgorsze. Wezmę komórkę. Oby to nie był nasz ostatni odcinek. Nie bój się, wszystko będzie w porządku. A co mi tam? The War! Over Heaven! O cholera, chyba coś popsułam. Opracowanie i udźwiękowienie wersji czeskiej. Pomysł i scenariusz. Anonimem Piotr.